No i słuchajcie, wylądowałem właśnie w górach. Jestem świeżo po odbiorze od jednego z naszych widzów dwóch magnetofonów Technicsa do serwisu. Jeden z nich to AZ7, drugi, któraś szóstka. Jeszcze nawet nie patrzyłem. I właśnie podróżuję sobie po górach, zastanawiając się, co zastaniemy w tych magnetofonach po przyjeździe już na warsztat. Tak więc na miły początek, dzisiejszy dzień w górach, jest fajnie, z wyjątkiem ruchu wszystko gra. Dobra, koniec mojego marudzenia, przechodzimy do konkretów. Tak więc dotarłem do domu, rozkręciłem oba magnetofony i spróbujemy się przyglądnąć na takie różnice widoczne na pierwszy rzut oka. Więc ten pierwszy tutaj jest to AZ7. Ten w tyle to AZ6. Tak jak wspomniałem, oba należą do mojego widza. Odebrałem je od niego osobiście z racji tego, że w trakcie pracy troszkę jeżdżę po Polsce i akurat w tamtym rejonie się znajdowałem, co już widzieliście na filmie. Tutaj mamy mechanizmy. To jest szóstka, to jest siódemka. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że są identyczne, jednak tak nie jest do końca. Zobaczcie tutaj, jakie mamy wolne przestrzenie. Tutaj to wszystko jest zajęte. W międzyczasie ja sobie sprawdziłem dokumentację techniczną i nie ma osobnej serwisówki dla szóstki. Jest tylko adnotacja. Proszę korzystać z serwisówki dla AZ7, natomiast w tym dokumencie ukazujemy tylko zmiany, czyli różnice między nimi. Tutaj ta płyta wygląda mi tak z grubsza tak samo, także więc można podejrzewać, iż sama część sterowania, czyli te płytki, są takie same w tym i w tym przypadku. No tutaj różnice są widoczne gołym okiem. W wypadku płyt głównych również, zresztą w ogóle ta płyta już ma inny symbol. Tutaj mamy 1520B, a tutaj 1520A, więc możemy wnioskować, że siódemka powstała no wcześniej, chyba bym tak kojarzył, ale to już należałoby sprawdzić w dokumentacji. Co mogę stwierdzić, zanim cokolwiek tutaj grzebnąłem? No, w tej szóstce tutaj musimy zrobić małą poprawkę, tutaj jakaś korozja się pokazała i tu po tej stronie, ale to myślę, że tak delikatnie punktowo to tylko poprawimy, żeby to się nie posuwało dalej. Jeśli chodzi o siódemeczkę, nie ma tutaj nic takowego. De facto, korzystając z okazji, chciałbym podziękować właścicielowi tych magnetofonów, ponieważ niejako przy okazji stałem się właścicielem amplitunera 303, który otrzymałem od właściciela, że tak powiem, w prezencie. Także bardzo dziękuję firmie Bipcon z Rabki. Dobra, co nam przyjdzie zrobić? Już pokażę. Więc siódemka boryka się ze standardowym problemem, czyli musimy rozebrać cały ten mechanizm, dotrzeć do naszych kółeczek nieszczęsnych, które powodują F03. Tak więc w wypadku siódemki przynajmniej tą kwestię mamy prostą. Jednakże, jako iż jeden magnetofon, z tego co zrozumiałem, jest córki drugi właściciela, będziemy je robić oba, czyli w obu wymienimy paski napędowe i w obu wymienimy kółeczka dociskowe, ponieważ no, jak sami wiemy, guma z wiekiem troszkę traci swoje właściwości, a jako że i tak siódemkę musiałbym rozbierać, to stwierdziliśmy, że wykonamy tą pracę przy okazji niejako,
No, jako że już i tak brałem jeden, no to wziąłem jeszcze tą szóstkę. Tak więc znowu zrobimy to samo. Problem się pojawiał tutaj między innymi z układem ATC w siódemce. Nie zawsze chciał się kalibrować. Ja sądzę, że przyczyną mogła być właśnie ta nierównomierność obrotów i tym podobne. Tak więc wszystko to spróbujemy zanalizować, czy problem dalej występuje. Już po wymianie tych kółek, pasków, naprawię tego, żeby te obroty nasze były stabilne. No i tyle. No. Nie będę znowu się też rozwodził tutaj przed Wami nad całym rozbieraniem mechanizmu, ponieważ jest o tym film, myślę, że w miarę dość dokładny. Natomiast tak z grubsza coś tam na przyspieszonych obrotach wrzucimy, no i potem zobaczymy, jakie efekty końcowe, co z tego wyszło. Dobrze, no to biorę się do pracy. Teraz postaram się Wam pokazać. Mam nadzieję, że uda mi się to uchwycić. Po czym łatwo poznać, że mamy nasz standardowy problem F003. Popatrzcie. Czekajcie, żeby to się udało maksymalnie skalibrować. Zobaczcie tutaj, pod moim palcem jest nasz talerzyk i ten czarny element kwadratowy. Jest to czujnik obrotów fotooptyczny. Widzicie tą szczelinę między nimi? To czekajcie, może tak będzie bardziej precyzyjnie. To jest ten element. O, teraz to widać chyba. Natomiast spójrzcie na drugi. Co jest tutaj?
Widzicie to? Czujnik obrotów dotyka do tego talerza. O, widzicie? On tu wyskoczył. Tutaj to ładnie widać. I naszym zadaniem jest zniwelować to, aby ta odległość była taka jak przy tym pierwszym, tutaj. Dokładnie w tym miejscu, tutaj. O. Widzicie? Jeżeli taką odległość jak tu uzyskamy na tym kółku, to możemy uznać, że problem F00 zniknął. Dobrze. Mnie pozostaje w tej chwili rozebrać to. Tutaj muszę zdjąć to kółko. Najpierw muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak się to robiło, bo to już troszkę minęło od kiedy to wykonywałem. Koło zamachowe możemy zdjąć. Na pewno przyczyścimy tą ośkę. Tutaj musimy wprowadzić to kółeczko, które właśnie wyleciało. Widzicie, stale zapominam przywrócić tą ostrość. To kółeczko ma być tutaj. Ono ma pracować pięknie z tym magnesem. Koło zamachowe przychodzi w tym miejscu. I może tak przypomnę, jak zakładamy pasek w tym modelu. Pasek nakładamy na koło to główne, na ten bolczyk, o, tu i tu. Widać? O, może tak. I w momencie, kiedy nałożymy z powrotem nasze napędy, to będzie tak, te kółeczka wskoczą nam pięknie na swoje miejsca, wtedy zrzucamy ten paseczek z tych bolczyków. I to wszystko ładnie, ponownie wskakuje na swoje miejsce. Dobra. Ja na chwilkę przerwę, bo musimy teraz tak, zdjąć tą płytkę, czyli wykręcimy tą śrubkę. Tutaj mamy do odlutowania te dwa styki. Są to styki zasilające cewkę elektromagnesu, który znajduje się tutaj. Gdy już wykonamy to, to znaczy właśnie odkręcę, tutaj rozlutujemy, tą płytkę możemy swobodnie unieść i mamy dostęp do tego kółeczka. Nasze zadanie polega na tym, czekajcie, to od tej strony, tu będzie pod spodem sprężynka, my ją musimy usunąć. Tutaj mamy takie pływające kółko, to tak ma sobie pływać. Dobra, bo znowu godzinę filmu zrobię.
To są podzespoły, które zostały wyjęte. To jest to stare kółeczko, które Wam pokazywałem wcześniej. To jest stary pasek. No i ta sprężynka spod talerzyka, którą usunąłem. Dobrze. To trzeba to wypróbować. Dobrze. Przyszedł czas na podsumowanie. Mamy tutaj oba magnetofony. No niestety operacja nie zakończyła się pełnym sukcesem, że tak powiem. I postaram się Wam wytłumaczyć dlaczego. AZ7 działa zupełnie prawidłowo, więc nie wyświetla błędu. Licznik zachowuje się tak jak powinien, czyli tutaj sukces. Kolejnym jego problemem była funkcja ATC. Zobaczmy, czy zechce nam się skalibrować. Proces kalibracji w tych magnetofonach polega na tym, że robi on próbny zapis i dopasowuje sobie wszelkie prądy, aby osiągnąć maksymalnie pozytywny efekt. Tak to wygląda organoleptycznie. Widać to wszystko na wskaźniku. Tutaj dopasowanie poziomu. Przewija na początek. Magnetofon ustawił się, co widać tutaj po czerwonej kontrolce. Gdyby do tego nie doszło, ta kontrolka migałaby nam cały czas. Tak więc możemy uznać, że ten magnetofon jest gotowy. Czyli zrobione zostały dwie rzeczy. Usunięta sprężynka, która wprowadzała w błąd system korekty obrotów. Kolejna rzecz, nie tyle korekty, może bardziej stabilizacji obrotu, czyli ona wpływała na to, żeby kontrolować, co tam się dzieje. Kolejna rzecz, wymiana paska, wymiana rolki dociskowej i spowodowało to przywrócenie pacjenta do życia. Pacjent został, że tak powiem, odsłuchany przeze mnie na słuchawkach, zachowuje się najzupełniej prawidłowo, nie zauważyłem nic niepokojącego. Natomiast gorsza sytuacja jest z dolnym dekiem. Czekajcie, muszę przepiąć kabel zasilający, ponieważ dysponuję tutaj tylko jednym. Więc przepniemy się na dół. Jak widzicie, dół też nam działa. Ładnie nam się to wszystko tutaj świeci. Tutaj już w szóstce nie ma tej funkcji unoszenia taśmy do góry. Jeśli chodzi o obroty, problemów nie ma, jednakże ich nie było. Problem polegał tylko na jakości odtwarzania. Ten dźwięk był taki przybity. I niestety mam podstawy obawiać się, iż może to być wszystko spowodowane problemem z głowicą. Tamta strona była pusta, więc nie ma to sensu. Może będziecie słuchać przez słuchawki. Nie chciałbym się za bardzo narażać YouTube'owi. No ale zobaczmy. No jak widzicie, poziom zapisu jest ok. Ten dźwięk jest taki, jak gdybyśmy tutaj w ogóle nie mieli wysokich częstotliwości. W celu doświadczalnym mogę Wam powiedzieć, co zrobiłem, dlaczego sądzę, że i posądzam głowicę. Regulacja głowicy nie zmieniła nic, natomiast podmieniłem mechanizm z tej siódemki do tej szóstki i tą metodą wyeliminowałem wszelkie możliwe problemy z płytą i tak dalej, ponieważ po zamianie mechanizmów wszystko to zagrało idealnie. Natomiast tutaj wygląda to tak, że no nie mam żadnego wpływu na wyregulowanie jakości tego dźwięku. Dobrze, to byłoby tyle. Mniej więcej myślę, że pokazałem Wam ponownie, jak ten temat wygląda. Tyle. Czekamy na następny pomysł jakiś.